Patrzcie, jak zaparkował delikatnie na krawężniku. Jasiek! Jasiek! Coś ty zrobił! Zlot aut ulubionych, czyli wybieracie po prostu ulubione wasze auto. Już was akceptuję. Zobaczymy, ile nowych osób jest. Dzisiaj otworzyłem trochę wcześniej nawet klub. 150 nowych osób. Tylko dzisiaj. Tylko dzisiaj 150 nowych osób. Dzięki za donajcik. Dobra, mamy. I proszę bardzo. Wszyscy zaakceptowani. 150 nowych osób, bardzo dużo. Wyłączam i tworzymy od razu party. I zaczynamy. Strasznie lubię, w czwórce też bardzo lubiłem tę BMK do driftu. Nie, ta BMK coś w sobie ma. Nią się świetnie lata. O, znowu. Ma w sobie potencjał, tak. Tylko gra się psuje. Ja już nie wiem, czy mam łopatkami zmieniać te biegi, czy jak. Jak hashing teren zmieniał, to mi się sprzęgło włącza, na stałe. O Boże. Ale wiecie co, jeździć się da, także na zlot, na spokojnie na kierownicy będę sobie śmigał. Powiem wam, że już sobie wybrałem mój zlotowy samochód, mój taki ulubiony. Myślę, że niektórzy będą zaskoczeni. Ty, co ja tu robię z tym samochodem? Patrz. Łopatkami zmieniam teraz tylko. Nic się nie dzieje, a mam skrzynię sekwencyjną. Sprzęgła nawet nie dotykam. Tu mam syrę, zobacz. Ta gra jest popsuta w ciul. Ja nie wiem, o co chodzi. Oh my god. Dobra, zapraszam. Hops. Co jest z tą Forzą, nie? Ja nie wiem, nie wiem o co chodzi. Wyłącz. Wszedłem tu. Patrz, zmieniam biegi, dociskam gaz. Hamulec. Poruszam tu skrzynią. Ja dalej nie chcę jechać. Dobra, widzę, że już wszyscy są. Kurde, i nie mogę samochodem jechać. Zobacz, jakby... Tak by wyglądało, jakby się w neutral włączał samochód, nie wiem. Dobra chłopaki, ja idę sobie zmienić samochód, jadę do jakiegoś domku. I... zmienię furę na taką już zlotową. Pojadę do innego domu, nie chcę tutaj festiwalu. Nie, już jest full, już jest 12 osób. Już nie ma co zapraszać drugi raz. Jadę, wy też już sobie wybierajcie. Chyba, że już sobie wybraliście, nie wiem. Tak, auto mogą być różne, to mogą być, wiesz, po prostu takie ulubione jakieś wasze. To nie musi być jakieś BMW, czy... coś, co po prostu lubicie. Możecie, nie wiem, wziąć sobie jakieś francuskie auto. Na przykład Bugatti. Nie wiem, no co tam lubicie? Dobra, ja sobie wbijam tu do chatki. Co jest? Ktoś tutaj Audi stał. Dobra, zobaczmy sobie. To będzie mój GT-R. I teraz nie wiem, czy dawać jakiś zlotowy kolor, czy zostawić w standardzie. Mi się ten samochód bardzo podoba w standardzie, nie wiem jak wam. V6 doładowana. Człowieku. I wygląda tak masywnie, nie? Taki duży się wydaje. Mega auto. To jest auto moich marzeń, moi drodzy. Jeździłbym. Zobaczmy, co tu możemy zmienić. Czy tutaj coś trzeba zmieniać? Moglibyśmy wywalić spoiler. Ty, tu jest chyba body kit. Nie, wydawało mi się, bo taki duży spoiler był i mnie trochę zmylił. Brałbym w ciemno. No. To prawda. A dam sobie te opony Horizon. A co? Ale z tyłu te rury wydechowe. Nie jakieś tam fejkowe, tylko prawdziwe rury wydechowe. Zobaczcie, jak one wyglądają. Nice, spasowane koła. Już tutaj nie trzeba żadnych dystansy. A tu są zainstalowane w standard. Ty, to ja coś grzebałem przy tym samochodzie. Coś tu dotykałem. No, coś tu dotykane było. I zostawiłem standardowy kolor. To ja go chyba tak zostawiam. Ja nie wiem, czy ja przypadkiem go nie brałem na jakiś zlot albo coś. Coś było majstrowane, dokładnie. To malowanie bardzo mi się podoba. Też tutaj już palony kapurek jest. Teraz gdzie jedziemy? Jest Porsche. O kurde, ale właśnie dzisiaj będzie fajnie, bo nie mamy, wiesz, tylko jednej konkretnej marki. Tylko mamy w ogóle ulubione samochody, no nie? Jest mega fajnie. Dobra chłopaki, jedziemy sobie, robimy sobie fajne fotki. Strasznie lubię sobie tak czasami po prostu wziąć jakiś samochód tutaj w grze i sobie pojeździć. Bez jakichś specjalnych zadań, bez jakiejś specjalnej misji, po prostu przed siebie. Bardzo przyjemne to jest. Jedziemy sobie na spokojnie. Tak do 200 km na godzinę. Kurczę, nie mieścimy się tu. Ale macie ciekawe samochody. Tu jakieś bodykity, jakieś spoilery. Tam jakaś chyba renówka była. Mega. Będzie chyba jeden z ciekawszych zlotów tak w ogóle pod kątem wyboru samochodów, no nie? Ale tak naprawdę, wiecie co? Ten zlot jest mega fajny. Ulubione samochody i w ogóle. Ale to, co się szykuje niedługo, to was dosłownie z butów wywali. Jeśli chodzi o zloty. Mogę wam tylko tak troszeczkę zdradzić, ale więcej szczegółów dowiecie się na YouTubie w tym tygodniu, myślę. Zlot driftowy, o, jeszcze zlotu driftowego nie robiliśmy. Ale to zrobimy sobie. Zrobimy sobie też, na pewno. Nie w następnym tygodniu, ale zrobimy. Ale o co wam chodzi, że 3 osoby są offline w grupie? Nie, tutaj na zlocie 12 osób jest limit, o co wam chodzi? Dzisiaj nie, dzisiaj robimy tylko zlot ulubionych. Śliczy ten Nissan jest, no fajny, ale tutaj ludzie też mają spoko autka. Ziomeczki. Zadriftować ciężko. Jakiś tam leciutki power slide'ik był. Wow, czad. Ja tu chyba coś dotykałem go. No tutaj delikatnie porobiony. Takie 800 koni mechanicznych. Coś w tym rodzaju. Dawać go na drift? Zresztą w 4 zrobiłem go pod drift i nawet coś tam latał, ale tak nieprzyjemnie. Są Nissany, które da się świetnie zrobić na drift dla kierownicy. A tu co się dzieje? Dobra, słuchajcie, chodźcie gdzieś tutaj wzdłuż tej plaży i tutaj poszukajmy jakiejś miejscówki, żeby się spotkać. Fajny ten Nissan, nie? W ogóle się ma smer. Jakiegoś takiego miejsca, to nie musi być dużo miejsca, no jest nas tylko, co, 12 osób, no nie? To w ogóle z przodu jakiś random jest. I zniknął, zobaczcie. Zobaczył, co tu się dzieje i pojechał sobie. To się rzadko zdarza tu pewnie tak na mapie, że się 12 osób nagle spotyka. Na Discordzie jest wszystko rozpisane. Jak dołączyć? Jaki nick w ogóle? Za Kamilem chyba. Ojej, mój GT-R ledwo co tutaj? O kurczę, na plaży to... W ogóle to jest bardzo ładna plaża, no nie? Nie jakieś tam dziadostwo jak w 4. Bo w 4 to wiecie jak wyglądała ta plaża? To była plaża pod tytułem Depresja, nie? Tam chyba dalej będzie jakaś taka miejscówka. Tak, gdzie kiedyś Rimakiem skakałem na balkon. Ale tutaj ładnie jest. Będziemy przy leżakach parkować? Nie, no chyba nie, ale wjedźmy tutaj na górę. Damy radę po tych schodach, patrz, po jakiś zlot. Samochody na samej glebie, a my się pchamy po schodach. Chyba pierwszy raz takie coś robimy. To takie zacienione miejsce, nie? Tu jakieś... W ogóle my chyba do restauracji wjechaliśmy, wiecie? Bo tutaj tak to trochę wygląda, no nie? Dobra, dawaj stoimy gdzieś tutaj. Co się dzieje? Co się dzieje z moim autem? No to miejsce nie jest za dobre do tego parkowania, ale już dobra, no. Będziemy, wiesz, cały czas szukać, że bez sensu. Tutaj jakoś się ustawimy. Aha, chcecie w... Jezu! Jasiek, jakżeś ty wjechał! Patrzcie, jak zaparkował delikatnie na krawężniku. Jasiek! No i pięknie, może być i tak... Jasiek, coś ty zrobił! Możemy się tak trochę bez ładu i składu ustawić. Nie musimy tak, wiesz, do ściany, no nie? Oglądaliście nowy odcinek Buddy? Jak tam kupowali Rollsa nowego? To Rollsa ponoć nie można stawiać przodem do ściany. Co jest, kuźwa? Jak ja zaparkuję sobie w moim blaszaku Rollsa, to nie mogę go zaparkować, nie mogę wjechać przodem? Dziwne trochę takie, no nie? Bo się obrazi na ciebie. Samochód się na ciebie obrazi. Coś tam się dziwnego działo z tym, a jeszcze pamiętam co tam. Tamci jak się pochowali. Dobra, ja sprawdzam wasze fury. Lucek wymyślił miejscówkę, nikt nie wie jak się ustawić, cholera jasna. Dobra. Ja pierdzielę. Coście tu zrobili. Jedziemy od początku. Kurczę, znikacie mi tutaj w trybie drona. Mrówcza krowa. O kurde, Megankę wziąłeś? Ty, ja w sumie tą Meganką bardzo mało jeździłem w Fordzie. Chłop mnie nie widzi, jak to się widzi? Gdzieś cię tu widziałem. Zaraz do tego dojdziemy. Mrówcza, czy mrowcza krowa? Mrówcza krowa? Dziwny nick, no nie? W każdym razie tak wygląda twój samochód. Hatchback chyba, RS. Ja nie wiem co tu za silniki są w tych Megankach. Kolor jest dziwny, nie? Koło wam się nie podoba? Co z tym kołem? Koło też pomalowane w tym kolorze. Ej, nie wyobrażam sobie tego koloru w rzeczywistości, no bo w Fordzie już widzieliśmy takie malowania, no nie? Ale w rzeczywistości to takie jakby, nie wiem, jakby ktoś paliwo rozlał na kałuży. Jakąś, nie wiem, olej silnikowy czy coś takiego, no nie? Jedziemy dalej, Mustang GT, proszę bardzo. Bardzo fajne auto, chociaż ja nie jechałem, nie jeździłem tą wersją rzeczywistości, tylko tym tą przedliftingową wersją. Ta przedliftingowa trochę bardziej mi się podoba, ale generalnie Mustang to jest sztos, no nie? Tanie auto sportowe, młodzieżowe. A ile frajdy daje, człowieku? Mega fajnie brzmi, mega fajny samochód. Co my tu mamy? E92 M3. Zgadłem? Też spoko samochód do driftu. Ty, to czasem nie jest GTS? Nie. Chyba zwykła to jest. 2.0 tamten ma silnik, Meganka, tak? Okej. Okay. I Mercedes. Ej, teraz pojawiły się jakieś nowe Mercedesy już, no nie? Ja pierniczek, one rozwalają łeb, jeśli chodzi o dźwięk. Człowieku, i ten też tutaj brzmi fantastycznie w Forzie. Jak nie macie jeszcze żadnego Mercedesa, to koniecznie bierzcie tą, słuchajcie, bestię na testy, bo jest świetna i posłuchajcie, jak to brzmi. Ziomek, ja wam zaraz umyję samochody, będzie myjnia u ludzka. Zobaczcie, jak mu się zakurzył. Wyglądasz, jakbyś z Dubaju przyjechał, ziomek. Cały w piachu, no. BMW to bolid młodzieży wiejskiej, tak. Dobra, jedziemy dalej. Supra na razie jest wygaszona. Ten jak się tu fajnie ustawił, chlebciu. Tak bez ładu i składu, ale wygląda tak, jakby on był tu szefem, no nie? Zobaczcie. Wygląda, jakby był tu szefem, jest tak na środku. Fajnie się... Ej, poza tymi krawężnikami to nawet całkiem ciekawie się ustawiliśmy, powiem wam. To mi przypomina rejcizm. Takie ustawienie troszeczkę. No oczywiście na rejcizmie jest... było wszędzie pełno tych samochodów, no nie? Dobra, jedziemy dalej. Tu jest RWB Porsche. Ale ten tył wymiata, co? W tych nowych Porsche'ach też mamy taki połączony panel. Wiesz, taki przez cały tylny zderzak. Bardzo spoko opcja. Tu można by było ciekawe foto zrobić, zobacz. Jakoś z tej strony, no nie? Ty, co jest? Co to tu wystaje? To tak ma być? To wygląda, ej, zobacz, to wygląda jak tekstura ziemi, tutaj, w powietrzu. Właśnie coś żeśmy odkryli. Wygląda jak tekstura ziemi. Ej, co to robi? Ej, przyjedźcie sobie tutaj w Forzie i zobaczcie to. Wygląda, jakby było źle nałożone, to wszędzie tak jest? No? Ej, a tu jest... tu jest tak, tu jest belka, ale tu jest belka już trawy w powietrzu. Popsuli coś. Nie, ja też myślałem, że to jakieś te... A tu... What? A tu jest jeszcze wyżej. Ty, co jest? Co oni tu zrobili w tej grze? Gra niedopracowana strasznie. Tu, ej. Tutaj nawet trawa rośnie na tym, zobaczcie. O mój Boże, czekajcie, zaraz wrócę do waszych samochodów, ale żeśmy tutaj ciekawą rzecz odkryli. To jest chyba jakiś Lancer, ale nie wiem jaki. Ty, to z bodykitem? Czy to tak w standardzie ma? Ta fura. Tak, nawet trochę natury tutaj jest, no. Ten Mercedes X-Class z 18 roku ma zbugowane tekstury? Co ty gadasz? Dobra, Mitsubishi rajdowe. Teraz wam umyję fury. Wielki przyjechał 918 Porsche. Też w dubajskim stylu, wszystko zakurzone. Ale to tam się chyba z plaży wszystko zakurzyło, no nie? I zniknął mi. O, co on zrobił? Aha, znowu tym samym samochodem się pojawił, okej. Taki ogromny kawałek trasy jest na autostradzie pośród pasa? Pośrodku pasa, aha. Czy trawy? Ci chodzi o trawę, tak? Dobra, lecimy dalej, już. Supra. Powiem wam, nie testowałem tego bodykitu. I powiem wam, chyba pierwszy raz go widzę. To jest dziwne, no nie? Bo Supra to jest pierwszy samochód, który się, wiesz, zdobywa w Forzie. Ale ja pierniczę. Ten samochód nie potrzebuje żadnego bodykitu, on jest piękny bez tego. Powiem wam, że na początku nie byłem do niego taki przekonany, musiałem do niego trochę dojrzeć. Ale jak się trochę mu tak przyjrzałem i w Forzie, i gdzieś tam na jakichś wideo, czy zdjęciach na Instagramie, czy tam na YouTubach, to auto wygląda nieziemsko. Przede wszystkim ma taką mega długą maskę. I te światła przednie, super to wygląda, naprawdę. I przyjechał tutaj jeszcze w międzyczasie Rimac. No, Rimac to jest koks totalny, no nie? Jestem tak ciekawy, on chyba nie jest lepszy, jeśli chodzi o skręcanie, od tego nowego chińskiego elektrycznego samochodu, prawda? Chyba nie jest. Na zakręty jednak tamten nowy elektryczny wymiata. I tu jest Mercedes, a czyli kolejny Mercedes, ale ten jest coupé, no nie? Tamten był ten czterodrzwiowy, a tutaj mamy typową coupetę. Jechałem nim w rzeczywistości i powiem wam, luksus. To jest auto sportowe, a w środku czujesz się, jakbyś siedział w limuzynie. No, jest jednocześnie duże, jednocześnie małe. Ciekawy samochód, mega. Musicie kiedyś go sobie przetestować. C63. Tak. Co robimy? Jak się ustawili? Ja nie mogę z tego waszego ustawienia tu, krawężniku. What the fuck? No ale dobra, no zrobimy sobie zdjęcie. Bardzo fajnie. Musimy sobie jeszcze koniecznie zrobić... Ja już zrobiłem tutaj fotę. Tak, polskie parkowanie na krawężniku. Musimy sobie zrobić fotę podczas jazdy. Ty, ja swojej fur nie umyłem. Fotę podczas jazdy musimy sobie zrobić koniecznie. O. I musimy przejechać jakiś wyścig. Jakiś taki po byku. I zobaczymy, która fura jest lepsza. Ja swoje mam przeważnie, swoje fury na zloty mam przeważnie tak w klasie S1 stuningowane. Dobra. Jedziemy sobie powoli, zbieramy się. Kto chce, niech prowadzi. Po prostu ten, kto chce prowadzić, niech prowadzi. Takie zasady jak zawsze. Jedźcie sobie, ja będę za wami gdzieś tam jechał. Słuchaj, ja jestem kamerą, jak ja będę jechał z przodu, to nikogo nie nagram, no. Aha, zawracamy, okej. Dobra, ja przy okazji zobaczę te listwy. Patrz, po tym się normalnie jedzie. To jest kawałek jakiegoś błota, brudu, nie wiem, kurde, jakiegoś piachu albo coś takiego. Tak to wygląda i patrz, po tym się normalnie jedzie, no nie? Ja nie wyjadę stąd chyba. Czekaj, bo my jakoś musimy stąd wyjechać. Zawracamy się, tak? Supra się pojawiła. Już wzięli swoje koksiarskie fury na wyścigi. Spoko, możecie sobie zmieniać, no bo to jest zlot samochodów ulubionych, tak? No ja nie będę zmieniał, bo moim ulubionym jest ten GT-R, Nissan. Ale fajnie sobie stąd wyjeżdżamy. Supra tyłem jedzie. Dobra, zrobię tu miejsce dla Renault. Chciałbym sobie teraz tutaj tak na sprzęgle przygazówkę zrobić. No nie da się, no. Kto chce prowadzić? Nikt nie chce prowadzić? Właśnie, w którą stronę my w ogóle wyjedziemy? Tu jest jakiś wyjazd, okej. Wielki prowadzi. Wielki wyjechał jako pierwszy. Au! To jest w ogóle wyjazd? Ja nie wiem. Ty, a tu jest w ogóle fajne miejsce. To jest miejsce parkingowe. A myśmy gdzieś tam, kurde, na dole wjechali. Musimy tu kiedyś przyjechać i tu zrobić zlot. O, jedziemy, jedziemy na wyścig. Wolelibyście przejechać taki, wiesz, nocny, czy taki jak teraz będziemy jechać, to spoko. Prócz GTR-ka, no niektóre Mercedesy mi się podobają. Na przykład C63 z 13 roku. Ta co była wersja w Forzie Horizon 2 na przykład. I ona w czwórce też była chyba nawet, nie? Wziąć tego Mercedesa? On brzmi kozacko. Nie wiem, czy mam go porobionego tak w ogóle. W nocy z deszczem? No to ci, co mają napęd 4 buty, to przewaga konkretna, no nie? Samochodów futurystycznych następny zlot. No właśnie tutaj w ogóle nie ma jakoś nowych samochodów w piątce, no nie? Nie ma nowych BMW-ek, takich najnowszych Mercedesów. Ciekawe, czy z czego to wynika, no nie? Słuchajcie, do celu nie musicie tak jechać według GPS-u. Ten, co prowadzi, jedziemy za nim. A tam się ścigają z przodu, bo każdy chce prowadzić, nie? Ja będę jechał tak mniej więcej jak 200. To jest dosyć fajna prędkość. Rajdowy zlot następny? Właśnie, przydałoby się. Niedawno nie było czegoś takiego. O, tutaj jakieś drifty widzę, wchodzą w BMW. Ja tutaj chyba nie zadriftuję tym autem. Dobra, ja robię szybką podmiankę na Mercedesa C63. Ten to jest niezła pierdziawka. O kurczę, nie wiem, czy podgonię tam chłopaku. Zlot klasykami? Nie, no następny zlot będzie konkret. Myślę, że wam szczeny trochę opadną. Już jestem chłopaki, sorry, ale szybką podmiankę sobie zrobiłem. Podganiamy tych, co tam z przodu są. O, widzę, że tu Jasiek prowadzi. Dawaj, Jasiek, jedź. Tu jakie drifty wchodzą, ty. Wszyscy zadowoleni, że zaraz będą się ścigać. Brzydalami, o, to byłby dobry zlot. Ale kurde, nie ma mojego Crossfire'a. Cholera. Żeby zlot był kompletny, musiałbym swojego Crossfire'a tu grze wziąć, nie? Fajnie jakby dodali w sumie takiego Crossfire'a. Muszę petycję złożyć. Pewnie by dodali tą wersję SRT, taką mocniejszą. No, nie ma multipli. No są inne paskudne samochody. Są. Robię fotełko. O kurde, ziombel. To będzie wyglądać ciekawie, myślę. Zobacz! A patrz, Mustang zderzak przy zderzaku? Poczekaj, poczekaj. Ja pierniczę, chłopie! Jak ty masz zamiar wyhamować do mnie? Ja bym się bał tak jechać. W sumie też jadę dosyć blisko tego RWB z przodu. Jak to wygląda? Dawaj tego RWB złapiemy, ładnie, ładnie wygląda ten samochód. Bye bye rejestracja. Naura! To powinno być młodzieżowe słowo roku, a nie jakiś tam śpiulkolot, nie? BoxDeal wymyślił naura? To jest młodzieżowe słowo roku, a nie jakieś gówno. Prawda czy nie? No to tak. Wszyscy mówią naura, a nie jakieś takie śpiulkolot. Dobra. Naura. Jedziemy, wychodzimy z trybu zdjęciowego i już idziemy prosto do celu. Mamy naprawdę konkret fotki. Strasznie podobał mi się pomysł z tym. Z tą jazdą po offroadzie przez Mitsubishi. Fajnie to wyglądało. Dobra, jestem na 100% pewny, że Bartek ma najszybszy samochód w całym konwoju. To chyba nie ulega wątpliwości, on ma Rimaca. Rimac rozwala wszystko, jeśli chodzi o przyspieszenie. Ma chyba poniżej 2 sekund do setki, no nie? Ej, bo jedziemy w burzę. Kto ma Roadstera? Chyba nikt, chyba wszyscy twarde dachy wybrali. No właśnie, nie ma żadnego Roadstera. Nie lubicie Roadsterów? Mi się przód C63 nie podoba. Tego mojego 63 czy tam innego gracza, ktoś tutaj jeszcze miał tą nowszą 63. Tutaj faktycznie ten przód jest taki sobie. Tego co ja mam, okej. Mi się podoba w tym samochodzie to, że ma silnik o pojemności 6,3 litra. 6,2, nie? 6,3. No coś koło tego, w każdym razie 6 litrów. A te nowsze V8 w Mercedesach mają po 3,9 litra, no w zaokrągleniu 4 maksymalnie. Ty, ale patrzcie jak super wyglądają te chmury na horyzoncie, widzicie? I te opady deszczu tak ultra realistycznie, mega. Dobra, przyznajcie się, kto tutaj na czatach jest fanem Buddy? Kto ogląda Buddę? O, są fani! Są fani! O kurde! Sami fani są, widzę, że tutaj na czacie. Nice! Ostatnio oglądałem jego film z tym Rollsem. Ja nie wiem, czy to jest najnowszy, czy nie. Ale jakościowo te jego materiały... Znaczy te jego, bo to jest cała jakby ekipa, no nie? Ja wam powiem, że on... W moim takim... nie wiem, odbiorze jego kontentu, to mam wrażenie, że on niedługo przebije Freeza na 100%. Nie mówię tu tylko o to, że tam, wie, że kasa się zgadza i w ogóle, no nie? Tylko jakościowo, merytorycznie też fajnie to przekazane jest, bo sposób, w jaki opowiadał o tym Rollsie, o tych takich ciekawostkach, wiesz, musiał się do tego przygotować i tak dalej. No i jakościowo, jeśli chodzi o wideografię, no nie? Bardzo, bardzo ładnie to wyglądało, a jednocześnie nie jest to taki sztywny klimat, że wygląda to jakieś takie korpo wideo, no nie? Także naprawdę jakościowo mega fajnie to wygląda i pod tym kątem myślę, że przebija Freeza na przykład, jeśli chodzi o jakość tego kontentu, zdecydowanie. Siema Filipiasz, siema Neczko. Budda robi lepszy... Znaczy nie, mi chodzi tutaj o to, że Budda pobije Freeza, jeśli chodzi o zasięgi. W polskim YouTubie. Tak mi się coś wydaje, że ma duże szanse na to. A wiesz, no, Freeze też robi fajny content, nie? On robi taki lifestyle'owy bardziej, coś w tym rodzaju. Też Budda w sobie też, no nie? Bo wiesz, super szybkie samochody, to też jest jakiś tam lifestyle, no nie? Freeze wrzuca odcinek raz na 2 miesiące? O kurde. Aż mi się przypomniał mój kanał vlogowy. Ja przez zimę prawie nic nie wrzucałem. Ostatni chyba taki normalny odcinek na mój kanał vlogowy wrzuciłem chyba we wrześniu i wczoraj wrzuciłem dopiero nowy. I czuję się teraz trochę taki, wiesz, ugryziony w dupę. Może ukuty, o, ugryziony w dupę to źle zabrzmiało. Poczułem się taki ukuty, że raz na 2 miesiące film wrzuca Freeze, nie? To tak... Trochę się z nim utożsamiam, kurwa. Jest nowy odcinek u Buddy. O, to na pewno dzisiaj zobaczę. Ukryciony w dupę. Co to za określenie? O, proszę bardzo, tutaj widzę, że Lexus się pojawił. Nice. Waran? Waran? Ej, on chyba dołączył teraz, ja nie wiem skąd on się tu wziął. Ale jest, pojawił się fajny Lexus, jeszcze go nie zrobiłem po drift, ale czuję, że to będzie jedno z lepszych autek do driftu. Coś mam takie przeczucie. Tutaj BMW, jakieś tam malowanie szalone. Czy zrobię serię dzień z życia ludzka? No wiesz, mój dzień wygląda tak. Wstaję sobie, coś tam się trochę córą zajmuję, coś tam zjem, ogarniam YouTube, jakieś tam maile piszę i tyle no, nic się ciekawego nie dzieje. Wczoraj było ciekawie, bo wczoraj właśnie sobie nagrałem tego vlogaska, mega fajnie było wsiąść sobie do Crossfire'ka po długim czasie. Nieobecności i powiem wam, że fajnie jest mieć takie auto typu gadżet do zabawy. Takie, wiesz, żeby po prostu z przyjemności sobie pojeździć. Mam takie auto daily, które zupełnie nie jest ciekawe. Nic się w nim ciekawego nie dzieje, a tutaj naprawdę bardzo przyjemnie. No i przy okazji akurat paliwo tanie. Także można było sobie pod sam korek zatankować. Mega. Tak, Łazupa też lubię oglądać. Łazup to jest takie właśnie przeciwieństwo chyba jakości kontentu, nie? Ale on nadrabia... On nadrabia treścią, nie? Jakościowo to tak sobie, ale treść za to. Treść tam jest kurde konkretna. Jak ja oglądam te jego odcinki, to wiecie co? Mi z głowy wyleciało, żeby... ten pomysł, żeby sobie ładować kompresor do samochodu, nie? O tych jego odcinkach i jego próbach. Kurde, ziomek jest przesadzony. Drift Patriota dawno nie oglądałem. Trzeba będzie zobaczyć, co on tam teraz kombinuje. Motokoty widziałem parę razy. I ostatnio oglądałem... Co? Może ktoś się tam rozbił. Właśnie tym lancerem. Ostatnio oglądałem sobie... Ojej, jak nazywa się ten dziomek, co za stołem siedzi i opowiada o autach. Zapomniałem nazwę jego kanału. Ty, daleko żeśmy tą trasę sobie wyznaczyli, nie? Wow. Powagowani, tak, właśnie. Chodziło mi o ten kanał. Powagowani. No, to Powagowani też. Też jest mega fajny, jakościowo i merytorycznie kanał. Tam głównie jak, merytorycznie, o nie? No bo ziomek co, siedzi sobie za stołem i korzysta z tych... Nie nagrywa praktycznie nic sam, no nie? Tylko siedzi za stołem i wiesz, i opowiada, ale tak się przygotowuje do tego, że... Ja się na przykład dużo rzeczy dowiedziałem, oglądając jego kanał o samochodach, których nawet nie miałem pojęcia, no nie? Także jak jesteście zajerani jakimiś tam ciekawostkami albo w ogóle takimi zagadnieniami typowo motoryzacyjnymi, to koniecznie wpadnijcie sobie na kanał Powagowani, bo warto. Tak, i ostatni chyba taki kwiatek na polskim YouTubie, właściwie to nie jest typowo polski kanał, to jest zagraniczny, ale to robią Polacy, to jest właśnie Nightride, no nie? Oni też robią taki typowo stylowy content. Tam jakość to jest chyba 3000. Powiem wam, że pod kątem jakości to chyba ten i takiego stylu ten kanał Nightride jest taki... Oj, chyba nawet przebija Buddę, tak mi się wydaje. On jeszcze o nim nie jest głośno, ale wyświetlenia robią fajne i mają przede wszystkim taki klimat tych filmów, no nie? Klimat jest mega fajny na tym kanale. Bardzo mi się podoba. Także jest trochę tych motoryzacyjnych rzeczy na polskim YouTubie i jest co oglądać. Dobra, widzę, że tu wszyscy kozacy, wszyscy świetnie się bawią swoimi furami, a teraz zobaczymy, jak na wyścigach sobie poradzicie swoimi ulubionymi autami. Ej, ten wyścig będzie jakiś legendarnie długi, ja go jeszcze nie jechałem. Mnie to się marzy ten fotel z masażami i system nagłośnienia, ale kurde 600 €? Czekaj, fotel z masażami i system nagłośnienia. O czym ty mówisz? Ty mówisz o jakimś fotelu gamingowym czy coś? Ty, nie mam dźwięku w grze. Nie, mam dźwięk w grze, bo słychać to, ale... samochód. Ej, Nissan GT-R zamienił mi się w elektryka. Ale patrzcie, interfejs słychać, no nie? O Boże, tak, ej, mam hybrydę GT-R-a. I ej, znowu to samo, zobacz. Zaciągnąłem ręczny, to się coś z ręcznym dzieje. I mam sprzęgło. A zaciągnąłem ręczny i mam sprzęgło. Zobacz, ale dziwna jest ta gra. Muszę H-shifterem włączyć, wiesz, bieg, żeby jechać. Straszne. Jeszcze raz chłopaki, musimy to odpalić. No nie, ej, to może być ciekawa sprawa. Masaż to dla mnie trochę może za dużo, ale nagłośnienie w fotelu to jest, myślę, że ciekawa rzecz. No bo co? Fotel masz zaraz za sobą. dodać tam jakieś głośniki ciekawe wbudowane, wiesz, w konstrukcję fotela. No myślę, że spoko opcja. Chcielibyście coś takiego? O, będę kichał. Och, myślałem, że mi twarz urwie. Człowieku. No powiem wam, strasznie się zmuliłem po dzisiejszym spacerze, ale trochę sobie pokałowałem i już jest gitara. Wow. Dobra, słuchajcie, tylko 14 km, tylko że mamy deszcz. Klasa X, zobaczcie, o ciekawe będzie jak się... Klasa X, Ferrari FXXK, sesto elemento. Ja pierniczę, to chyba pierwszy raz się będę ścigał z klasą X. To będzie doświadczenie, człowieku. Jestem na 1000% pewny, że Ferrari FXXK ma zainstalowany napęd na 4 koła. No przecież nie ma innej opcji. Jedziemy, chłopaki, poszedł, zobacz, co to poszło tam. O kurde, tu zakręt był, nie widziałem tego. Taka pogoda szalona. Ty, ja gram na Xboxie w tej gorszej grafice i tak wygląda to nieźle. Grałem na PC-cie, ale na PC-cie mi całkowicie kierownica nie działa. Niestety. No i gra się wiesza, nie? Już widzę, tam chłopaki jechali gdzieś na mapce. Jechali sobie przez offroady na przełaj. Jaki wyścig popieprzony. A ktoś tak zrobił, chyba dla beki, bez ładu i składu. Jakoś sobie tak jeździł po mapie, jak mu się podobało. I w pewnym momencie tak pomyślał, o dobra, tu sobie dupnę checkpoint, nie? A tu sobie dupnę tą metę i gitara. A chłopaki już się wyschonili, zobacz. Jadą sobie totalnie na przełaj, no nie? Jak myślicie, ile stopni Celsjusza może mieć taka tarcza w GT-R-ze przy takiej jeździe, jak my teraz jeździmy? Ja szacuję, że tak 300 stopni zaraz po hamowaniu może mieć lekko. Pamiętacie, jak graliśmy sobie w F1 2021? To tam włączyłem sobie taką telemetrię i było pokazane, jak hamulce się grzeją. To w pewnym momencie one były zagrzane do 1000 stopni Celsjusza. 1000 stopni Celsjusza hamulce, nie? Ja nie mogę, to był kosmos. 300-400 stopni, 250. No to zależy od hamulca chyba głównie. Tarczy, od wielkości, od wszystkiego w sumie, nie? Ale jak graliśmy w to w F1, to tam było to dosyć dobrze widoczne, jak te tarcze mogło się nagrzać. Zlot Out 2022? To chyba będzie zlot na 3 samochody. Nie wiem, czy tu dużo ich jest w Forzie. Jak myślicie? Musielibyśmy sprawdzić. Chyba nie ma nawet, wydaje mi się, ani jednego. Z 2022 roku. Jak już to są na pewno z pierwszego, może z kilka modeli. Ale z drugiego? Wydaje mi się, że może nie być. To znaczy, no nie wiem. Może jakiś tam model jest. Co robisz walentynki? Biceps i plecy. Dobra, myślę, że zlot możemy uznać za zakończony. Przejechaliśmy chyba jeden z gorszych wyścigów, jakie kiedykolwiek grałem w Forzie. Także słuchaj, chłopaki, wybrałem coś w ciemno. Będziemy musieli chyba sobie porobić jakieś takie zlotowe wyścigi dla nas, nie? Żebyśmy mieli, żeby sobie jeździć jakieś takie pokazowe czy coś. No bo tamten był tragiczny, nie wiadomo było jak jechać. Ja w ogóle myślałem, że będzie tylko jeden checkpoint w postaci, wiesz, w postaci mety i na tym koniec, no.